Na ostatnim kolegium podjęłam taką decyzję o wynajęciu tego budynku dla Fundacji Jasi Małgosia. Jest to fundacja, która w swojej statutowej działalności ma działania na rzecz dzieci i młodzieży od wczesnego wspomagania aż do wieku szkolnego, czyli będą prowadzili swoją statutową działalność. Wiem, że ubiegają się o wsparcie finansowe z PFRON-u. Jak mówi prezydent, zainteresowanie lokalem jest duże, jednak chciała, żeby został on przeznaczony na cele społeczne. Kiedy miejsce zacznie funkcjonować, na razie nie wiadomo, ale należy dodać, że Fundacja Jasi Małgosia prężnie działa na terenie kilku województw, więc podpisanie umowy z miastem powinno nastąpić w najbliższym czasie. Remont pomieszczenia będzie leżał po stronie fundacji.